5 lat rządowego programu Rodzina 500+. To 5 lat nowych możliwości dla dzieci. Rodzina to najlepsza inwestycja w przyszłość Polski. 5 lat. Kto by pomyślał, jeszcze pamiętam, jak ten program był tylko obietnicą wyborczą. Nikt nie wierzył, że to się stanie, że to będzie możliwe. Mówiono, że to rozwali budżet, że Polska będzie drugą Grecją. A jednak udało się i 500+ ma już 5 lat ze mną na łączach. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Gdybym umiała, to bym zaśpiewała 100 lat niech żyje nam, ale niestety śpiewać nie potrafię, więc pana ministra katować nie będę. 500+, panie ministrze, to nawet 6000 zł rocznego wsparcia na dziecko. Z danych GUS wynika, że w okresie, od kiedy obowiązuje to świadczenie, spadł zasięg skrajnego ubóstwa. Jak dokładnie, jakie są dane, jak to świadczenie wpłynęło na poziom ubóstwa? Mały jubileusz, ale jak bardzo ważny dla naszych rodzin, bo 5 lat programu to duże środki, które skierowaliśmy do naszych rodzin. I tak jak pani redaktor powiedziała, było wielu oponentów tego programu, wyśmiewano ten program, mówiono, że się go nie uda zrealizować. 5 lat, bardzo dobrze program jest realizowany. No i przede wszystkim są zapewnione środki na realizację tego programu, bo to jest duże wsparcie. W ciągu tych 5 lat to jest 145 miliardów złotych, które trafiło do naszych rodzin. I to też przełożyło się na to, z czym pani redaktor mówi, choćby tą kwestię związana z biedą wśród dzieci, czyli ten poziom skrajnego ubóstwa, który z poziomu 10%, który był w 2015 roku, spadł na poziom 4%. Oczywiście trzeba robić wszystko, żebyśmy maksymalnie ograniczali sferę ubóstwa, ale wiemy, że dzisiaj to, na czym nam zależało, żeby biednych dzieci w Polsce nie było. Myślę, że osiągnęliśmy w tym sensie, ten program spełnił swoje oczekiwania. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy i będziemy go realizować, bo to jest, myślę, pierwszy program w ogóle w historii naszego kraju, gdzie bezpośrednio trafia do naszych rodzin, trafiają środki i też niejednokrotnie mówiąc o wzroście gospodarczym, ten wzrost gospodarczy no gdzieś się rozpływał. A tutaj z tego wzrostu gospodarczego nasze rodziny mogą korzystać i tylko się cieszyć, że program jest i że będzie kontynuowany. Gdy program startował, wielu krytyków mówiło, że rodziny nie będą wiedziały, jak wydać te pieniądze, że pieniądze będą marnowane, że lepiej by było zamienić te pieniądze na pomoc rzeczową. Zobaczmy w takim razie, proszę państwa, jak rodziny radzą sobie z wykorzystaniem programu Rodzina 500+. Program Rodzina 500+ przede wszystkim pozwolił mi na taki wybór, żebym mogła zdecydować, czy chcę, żeby dzieci poszły do przedszkola, czy zostały ze mną w domu. Takie codzienne wydatki bieżące przestały być problemem. Te pieniądze naprawdę się przydają w ustaleniu budżetu. Pieniądze z programu pozwoliły nam na przykład też na zajęcia dodatkowe dla dzieci. Mogliśmy posyłać dziewczynki na zajęcia baletu, myślimy też o szkole muzycznej w przyszłości dla dzieci. No i na to się właśnie te pieniądze przydadzą. Te pieniądze pozwalają nie stresować się o dzień jutrzejszy. Program Rodzina 500+ dał nam bardziej bezproblemowe życie. I kiedy ten program się pojawił, stało się tak, że nawet zaczęliśmy nagle odkładać pieniądze. Zaczęliśmy po prostu oszczędzać. Stać nas na kupowanie dzieciom choćby lepszych ubrań, lepszych rzeczy. Jesteśmy dużą rodziną 6-osobową. Taka trywialna rzecz, ale chociażby posiadanie samochodu dla dużej rodziny, takiego 6-7-osobowego. Program pomógł nam właśnie choćby przy kupnie takiego samochodu. Jak często, panie ministrze, pojawia się konieczność zmiany tego programu na pomoc rzeczową? Czyli krótko mówiąc, jak często dochodzi do sytuacji, że te pieniądze są marnowane, że rodziny nie potrafią ich dobrze wydać? Myślę, że ten króciutki film jest bardzo dobrym przykładem tej naszej filozofii, naszego działania, gdzie stawialiśmy na rodzinę, ale też na podejmowanie decyzji przez rodzinę. Pamiętam tę dyskusję przy wdrażaniu programu, gdy środowiska, no głównie Platformy Obywatelskiej, wtedy nas mocno atakowały, że to powinniśmy my decydować za rodzinę, a nie rodzina. I myśmy tutaj zdecydowanie postawili i dzisiaj się to sprawdza. To rodzina decyduje, komu te środki przyznać. Oczywiście zrobiliśmy taki mechanizm, że w przypadkach skrajnych, że wiemy, że może być w takiej rodzinie gdzieś problem z wykorzystaniem tych środków niezgodnie z tym, co zakładamy, że tutaj gmina może w formie rzeczowej wypłacić. Ale to jest kilkaset takich osób w ciągu miesiąca w kraju na 6 600 000 uprawnionych. To jest niecałe
2 promile procenta, czyli praktycznie tego problemu w ogóle nie ma. Rodziny bardzo dobrze sobie radzą, wykorzystują te środki na różne wsparcie, teraz bardziej wsparcie materialne, bo wiemy, że walka z COVID-em, ale też na kwestie wyjazdów, na kwestie wakacji, dodatkowych lekcji czy edukacji, ale również też na oszczędzanie na przyszłość dla dzieci. Także różne formy rodzice wybierają w zależności od ich sytuacji i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, że to rodziny podejmują sobie decyzję, komu te środki przekazać i w jaki sposób. Okazuje się, że pieniądze z programu Rodzina 500+ są wsparciem nie tylko dla rodzin, ale także dla gmin. Posłuchajmy wypowiedzi przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Ponadto warto zaznaczyć taką rzecz, że program 500+, można powiedzieć, że wpływa do gmin, do jednostek samorządu terytorialnego. No, może powiedzenie, że 2 razy to jest zbyt mocno powiedziane, ale zauważcie państwo taką rzecz, że te 90 milionów, które w 2020 roku wpłynęły do kaliskich rodzin, one zostały wydane w dużej mierze na kaliskim rynku, na rynku usług, na rynku handlu. A co za tym idzie? Zmieniły wskaźniki, jeżeli chodzi o różnego rodzaju podatki, o podatki PIT, o podatek CIT. I to wszystko później ma przełożenie na finanse gminy. O tym też trzeba pamiętać, na finanse miasta, ponieważ część z tych podatków wraca z powrotem do miasta Kalisza. Tadeusz Skarżyński mówił także, że to jest bardzo dobra tarcza antykryzysowa, ten program Rodzina 500+. Panie ministrze, jak gminy odczuwają te pieniądze? No myślę, że to jest bardzo dobry przykład, że te środki, które wpływają też później na funkcjonowanie gminy, ale też całego państwa, bo przecież też z tych badań wynika, że dobry wzrost PKB między innymi też jest podyktowany tym, że środki wracają też do gospodarki. Są środki konsumpcyjne, środki, które są wykorzystane w usługach, w turystyce i to wszystko też w jakiś sposób napędza naszą gospodarkę i też dobre wyniki w gospodarce. Ta kwota, o której powiedziałem, 145 miliardów złotych, która trafiła do rodzin, ona w większości trafiła również na polski rynek. Także to jest też bardzo dobre przełożenie i wiemy, że też inne państwa dzisiaj podobnie też takie mechanizmy stosują, żeby bezpośrednio przekazywać środki na pomoc dla rodzin, bo te środki później dalej są inwestowane czy to na poziom gmin, czy całego państwa. Także to jakby 2 znaczenia. Bezpośrednie wsparcie dla rodziny, ale też wsparcie dla gmin, dla całej gospodarki. Jest jeszcze druga sprawa, panie ministrze, drugi powód, dla którego program był wprowadzany, właściwie nawet pierwszy, chodziło o demografię, żeby uniknąć negatywnych trendów demograficznych. Polska, cała Europa bardzo potrzebuje, żeby rodzili się nowi ludzie, dlatego że czeka nas katastrofa demograficzna, jeśli tych trendów się nie da odwrócić. Udało się zmniejszyć biedę, bieda już nie ma twarzy dziecka, jak to się przed 2015 rokiem pisało. Natomiast pytanie, co z tymi trendami demograficznymi, no bo tutaj chyba niestety nie udało się. Były takie lata wzrostu, no ale te ostatnie wyniki z czasów pandemii nie są zbyt obiecujące. Co dalej robić, by ten wzrost demograficzny pobudzać? No słusznie pani redaktor powiedziała, że drugim celem to jest kwestia związana z demografią i tutaj oczywiście udało się nam zatrzymać bardzo gwałtowny spadek poziomu dzietności w naszym kraju. W 2015 roku to był 1,29, czyli na 100 rodzących matek rodziło się tylko 129 dzieci. Myśmy w pewnym okresie, w 2017 roku mieliśmy ponad 400 tysięcy urodzin, ten wskaźnik wzrósł do 1,46, teraz znowu spadł niżej, ale on też wynika z tego, że mamy niż demograficzny. W tym ostatnim okresie 4 lat ubyło nam, jeśli chodzi o możliwość rodzenia, ponad 250 matek, czyli jest duży spadek. Czyli program demograficzny, on musi być rozpisany na wiele, wiele lat. To jest jeden z elementów, który zatrzymał ten proces, bo prognozy w 2015 roku były na poziomie nawet 320 tysięcy urodzin. Dzisiaj jest to na poziomie niespełna 380 tysięcy urodzin, ale tutaj wiemy, że jeden z elementów, który zatrzymał ten proces, bo też tutaj z tych badań wynika, że jest lepszy odsetek, jeśli chodzi o większą liczbę dzieci w rodzinach, gdzie jest 2, 3 i 4 dzieci, czyli w tych rodzinach
gdzie już są dzieci, gorzej wygląda sprawa, jeśli chodzi o decyzję przy pierwszym dziecku, czy jeżeli jest jedno dziecko. I tutaj te dalsze propozycje zmian, czy różnych ułatwień, które będziemy proponować, no muszą służyć też temu, żebyśmy jeszcze bardziej wzmocnili funkcjonowanie naszych rodzin, bo wiemy, że to jest dzisiaj rzecz kluczowa, jeśli chodzi o najbliższe kilkadziesiąt lat w naszym kraju, poprawę sytuacji demograficznej, nie tylko u nas, ale przecież też w całej Europie. Mówi pan minister o zmianach, o ułatwieniach. No właśnie pytanie, co się zmieni po tej pięciolatce i co w kolejnej pięciolatce przed nami niedługo zostanie ogłoszony ten narodowy, ten polski plan odbudowy, czy jak to tam, zobaczymy, jak się będzie w ostatecznej wersji nazywało, ale co on będzie zawierać, jeśli chodzi o te kwestie demograficzne, rodzinne i co będzie się zmieniać w programie, o jakich ułatwieniach pan mówi? Przypomnijmy sobie, mało kto pamięta, że przecież początkowo nie było 500+ na pierwsze dziecko. To się zmieniło, na pierwsze dziecko było kryterium dochodowe ustawione. To się zmieniło, nie ma kryterium dochodowego. Na pierwsze i kolejne dzieci można dostać wsparcie bez żadnego kryterium dochodowego. I co dalej? Jakie będą zmiany? No ta pierwsza nasza propozycja, która była bez żadnego kryterium na drugie, kolejne dziecko, ona była właściwie związana z demografią. I to się według mnie w jakiejś części, oczywiście nie w 100%, ale sprawdziło. Później widząc, że tutaj też jest problem, jeśli chodzi o pierwsze dziecko, znieśliśmy kryterium dochodowe, ale bardziej się to przełożyło na kwestie materialne, bo się okazało, że jednak rodziny czy matki samotnie wychowujące jedno dziecko, no potrzebują takiego wsparcia. Stąd ta decyzja, żebyśmy wprowadzili bez kryterium dla wszystkich dzieci. Też zakładałem, że polityka rodzinna dla z kierunku dzieci no nie może być ograniczana limitami. Teraz myślę, że trudno jeszcze w tej chwili mówić o szczegółach, które będą przedstawiane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o kolejne lata wsparcia dla rodzin, bo mówimy o rodzinie jako całości, czyli od tego najmniejszego naszego obywatela do tych, którzy są już w wieku senioralnym, czyli ta polityka musi być spójna, zapewne jakieś tutaj kwestie związane z podatkami, zachęcające do tworzenia większej liczby, do tworzenia rodzin i zatem też... Czyli też będą zachęty podatkowe, nie już transfery bezpośrednie, tylko zachęty podatkowe w nowym Polskim Ładzie mogą się pojawić. Myślę, że to jest jeden z elementów, bo oczywiście program 500+, który się cieszy dużym popularnością i zaufaniem, on pozostanie. Na pewno kwestie mieszkaniowe, na pewno kwestia ważna jest kwestia rynku pracy. On dzisiaj w Polsce jest mimo trudnej sytuacji na bardzo dobrym poziomie, w sensie choćby stopy bezrobocia, bo mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia w ostatnim czasie, najniższą stopę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Ale tak jak mówię, to też musi się przekładać na całą politykę całego państwa wobec całej rodziny. I tutaj też wiadomo, że chcemy takie wprowadzać rozwiązania, które będą jeszcze zachęcały i pobudzały z jednej strony do tworzenia rodzin, zakładania rodzin, ale też do tego, żeby w tych rodzinach rodziły się dzieci, bo to jest też klucz. Więc oczywiście problemem jest kwestia małżeństw, kwestia dzietności. Tutaj też takie kulturowe następują zmiany. To duża praca też przed nami wszystkimi, żeby tutaj zachęcać. Stąd też bardzo mocno stawiamy na rodzinę i mówimy, że w naszym programie rodzina jest kwestią nadrzędną i też no nie dajemy się wszystkim tym organizacjom, które nas atakują, niszcząc, próbują zniszczyć rodzinę, czy atakując rodzinę, bo myślę, że to jest droga donikąd. Pójdziemy w kierunku węgierskim, panie ministrze. Mam tutaj na myśli wsparcie dla rodzin wielodzietnych, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe. To jesteśmy też w kontakcie z ministrami z Węgier, bo tutaj to jest jeden z tych krajów, które wprowadzał dosyć radykalne zmiany, jeśli chodzi o politykę rodzinną, które przyniosły też efekty, jeśli chodzi o poprawę wskaźników dzietności. Na pewno kwestia mieszkaniowa jest ważna dla rodziny, kwestia pracy jest ważna i kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego, bo to jest kwestia też odpowiednich zarobków. Dlatego też wprowadzaliśmy mechanizmy mówiące choćby o
z gwarancji stawki godzinowej czy płacy minimalnej, czy też wzrostu wynagrodzeń, bo no, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, że chce mieć dziecko czy kolejne dziecko, to sprawy materialne są bardzo ważne. I program 500+ tutaj odpowiada w jakiejś części na tą sytuację, bo tak już pani redaktor powiedziała, w pół roku to jest 6 tysięcy złotych, czyli jest to wsparcie. Na dziecko, tak jest. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Rząd patrzy całościowo na rodziny. Brawa za to. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Im w ten sposób świętowaliśmy 5 lat programu Rodzina 500+. Dziękuję, panie ministrze. Państwa zapraszam po przerwie. Dziękuję bardzo.